Wynik 2-2, chyba wielka szkoda, bo dwukrotnie Śląsk prowadził dzisiaj. Zgadza się, szczególnie jeśli się traci w 95 minucie bramkę, gdzie nic tego nie zapowiadało, to jest niestety strata dwóch punktów, trzeba sobie powiedzieć szczerze. Czego zabrakło? Jakiegoś momentu koncentracji przy tych dwóch golach? Bo dwa gole w końcówce, rzadko się zdarza taka sytuacja. To jest piłka nożna, wszystko się zdarza w piłce nożnej. Można było oczywiście tych bramek uniknąć, ale teraz to można już tylko o tym mówić niestety. No ty masz małą część satysfakcji, strzeliłeś gola wcześniej w meczu w Łodzi z ŁKS-em. Czyli jak Śląsk przyjeżdża do Łodzi, to Marek Wasilok musi grać i musi strzelać. To jest jedyny pozytywny akcent, bo mówię, po takim meczu się traci bramkę w 95 minucie, to jest małe pocieszenie na razie. Tylko dwa punkty w trzech pierwszych meczach w tym roku, chyba liczyliście na dużo więcej. Nie ma co już o tym mówić, każdy sobie inaczej to wyobrażał, ale my robimy wszystko na treningach, żeby te punkty zdobywać cały czas. To jest tak jak mówię, piłka nożna, wszystko się może zdarzyć, ale walczymy o Mistrzostwo Polskie, jesteśmy w grze, nie ma tutaj jeszcze żadnego problemu. Przy tych bramkach dla przeciwnika, nie wiem, pamiętasz, jesteś w stanie powiedzieć, jak to padło, gdzie popełniony został błąd? No przy tej ostatniej na pewno już nie chciałem faulować Panki, który puścił piłkę do boku. Teraz z perspektywy czasu mogę tylko żałować, no ale... Ale... Trudno i żal, na gorąco naprawdę ciężko teraz to skomentować dokładnie. Spodziewałeś się, że w przypadku czerwonej kartki Darka Pietrasiaka wskoczysz teraz do składu na ten mecz? Czy byłeś zaskoczony decyzją trenera Lęczyka? Nie byłem zaskoczony. Przepracowałem okres przygotowawczy z całych sił. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby być gotowym do gry. Trener podejmuje decyzję o 11. Zobaczymy jak to będzie w następnym meczu.